szczerze mówiąc, lepiej niż tak na początku myślałem, że będzie. Tak szybko puchlizna mi zeszła, tak naprawdę zacząłem już pierwsze ćwiczenia z piłką i mam nadzieję, że na obozie już wejdę do pełnych treningów z drużyną. Z ławki rezerwowych to aż tak tragicznie nie wyglądało, zupełnie inaczej wygląda na wideo, zupełnie inaczej wyglądało z boku boiska. Myśleliśmy z doktorem, że ten uraz jest troszeczkę bardziej poważny, patrząc z boku boiska, natomiast oglądając wideo, wydawało się to jeszcze bardziej groźne, tym bardziej gdzieś, gdzie później dostawaliśmy stop klatki z tego urazu, więc to wygięcie tej nogi było rzeczywiście dosyć duże. Natomiast takie ostateczne diagnozy nie okazały się aż takie złe i Michał teraz jest w dobrej dyspozycji i trenuje już indywidualnie na boisku. Jak wszyscy widzieli, nie wyglądało to dobrze. Oglądaliśmy to później na powtórkach. Nawet ktoś tam podsyłał zdjęcia do klubu, ten moment urazu Michała, więc naprawdę wyglądało to źle. Zorganizowaliśmy na szybko badania, które wykluczyły wszystko to, co jest najgorsze. Natomiast uraz skrętny stawu skokowego, to zawsze to jest kilka tygodni leczenia. Nie można wierzyć w to, że ktoś w 3-5 dni się postawi na nogi. Natomiast w odniesieniu do Michała, naprawdę samo leczenie przebiega może nie, że nadspodziewanie dobrze, ale lepiej niż przewidywaliśmy. No, tym bardziej, że poczułem, że coś strzeliło i się zastanawiałem, co to jest, ale pierwsze co, to jak pomyślałem, że kostka, to mówię, kostka, okej, co by nie było, to ta kostka zawsze lepiej niż kolano, więc jeszcze to mnie, że tak powiem, troszkę uspokajało. Tak, jeśli chodzi o to wsparcie, to motywowało, to dawało mi takiego ducha do tej pracy, do tego wszystkiego, żebym się szybciej rehabilitował i po prostu podnosiło mnie to, tak, na duchu. Bardzo szybko i intensywnie działali nasi fizjoterapeuci, którzy walczyli z obrzękiem, bo to ten obrzęk najbardziej boli i najbardziej przeszkadza. Następnie kolejny krok to było włączenie ćwiczeń na stabilizację, dodatkowo fizykoterapia i teraz jest kolejny etap rehabilitacji, czyli już Michał wchodzi na boisko. Ja na początku zaczynam rozgrzewkę z całą drużyną, to akurat jeden trening już taki miałem. Później wchodzę na lekką technikę, ale tak jak mówię, bez jakichś mocnych uderzeń piłki, bo to jeszcze jednak mnie boli. No i później zaczynam jakąś stabilizację, jakieś mocniejsze bieganie, takie rzeczy.